Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, przed nami kolejny odcinek Dolne z pokłady Larego. Zarezerwowane są dla ósmej części gry Zagumieni w kosmosie. Tym razem się tam nie dostaniesz. Okej. Gdzie byśmy sobie mogli skoczyć? Wiecie co, chodźcie na górę. Te drzwi prowadzą do prywatnej kajuty pani kapitan. Spójrz sobie na tablicę naszych tutaj wyników. No cóż. Ta tablica pokazuje przebieg oraz indywidualną punktację zawodników Pucharu Zdobywców pani kapitan. Oj, słabo coś ci idzie. Dzięki. Zobaczmy, co my jeszcze mamy tutaj. O, tu na razie nic. Wystarczy nie to przekręcić i wchodzisz do środka. No to. Dobra, olejmy to na razie. Wespnijmy się. No, Lary, nie krępuj się. Żagle wykonane zostały z białego poliestru, zupełnie jak twój garnitur, Lary. Hej, czyli że na tym statku wszystko jest najwyższej jakości, prawda? Tak. Za to mamy bardzo ładny widok. Na razie jeszcze z tym za wiele nie możemy zrobić, więc wróćmy. W sumie to... Misiaczki moje kochane, tu nam jeszcze nic nie da. Skoczmy sobie tutaj. To jest... chyba jedno z ulubionych miejsc moich w tej grze. No może są wyjątki. No cóż, porozmawiajmy z naszą panią projektant. Oj, piękna pani, co też taka syrenka jak ty robi w takiej Atlantydzie jak ta? To teren prywatny. Wynajęłam tę salę na czas rejsu. Nie życzę sobie tu żadnych ignorantów, a na pewno kogoś, kto wygląda tak jak ty. Francuska? Bonjour? W ogóle ignorancja. Bonjour. Gdzie jest François, kiedy go potrzebuje? Ale... może kilka chwil w towarzystwie kretyna jakoś mnie zainspiruje, żeby tylko trafił mi do głowy jakiś pomysł. Jestem Miłasia Dyktator, projektantka mody. Ale nie ta Asia Dyktator, najdłuższe nogi w Europie? Oui, najdłuższe nogi na zachód od Bajkału. A ty jak się nazywasz, Szachy? Lary Laffer. Pewnie też o mnie słyszałaś to i owo. Nie. No cóż, nie tym razem. Wyglądasz na zdenerwowaną. Nad czym pracujesz? Zdenerwowana? Sakrable, jestem poirytowana. Och, ten pajac Kejlgon. Może ty masz krzywe cycki? To mój główny konkurent. Wykradł moje projekty i pokazał prasie jako swoje, gdy tylko weszłam na pokład tego statku. Wyobrażasz sobie? Ui, ja wiem, że wszystkie ciosy dozwolone, ale to przesada. Muszę wymyślić nową, powalającą kolekcję. Co za drań. Jemu to powiedz. I co ja mam zrobić? Co, Moami? Będzie plajta, jak nie pokaże światu mojej nowej wiosennej kolekcji. Pokaz miał odbyć się na tym statku, a ja jestem wypchuta z pomysłów. Chciałbym móc ci jakoś pomóc. Wiesz, też miałem lampkę na biurku. Do czego zmierzasz? Tak tylko zagaiłem. Wspólna cecha. Ale nieprzystępna kobieta.
bo naprawdę, która normalna by nie poszła na tekst o lampce na biurku, no... Widzę wiele projektów. Że ona ma jeszcze majty na sobie, to hu? I co ja teraz robię? Muszę złapać skądś pomysł. Co z tą kolekcją Kelvina Klona? Och, kolekcja... Ona była taka kobieca i pociągająca, wiesz? Doskonały styl do pracy, ale i na miasto. Innymi słowy, taka sama jak każda inna kolekcja. To czy nie? No, ale to jest śmieszne. Gdybym, no wiesz, pomógł ci z twoim pomysłem, to byłabyś wdzięczna? Wdzięczna, tak. Łaskawa to wątpliwe. Jako artystka muszę być silna. Jaki materiał lubisz najbardziej w tym sezonie? Naturalny, farbowany, jedwab albo bawełna. Delikatny, zwiewny, ponętny. A ty? Szeleszczący. Poliester. Mogłem się domyśleć. Kochana, ty moja, mam! Mam rozwiązanie twojego problemu. Stoi przed tobą. Mam? Biały, ale nie lśniący. Lekki, ale nie zwiewny. No i się nie kurzy. Kto? O co? Poliester. Poliestrowy garnitur. U mnie działa. To prawdziwy klasyk. Oui, oui, merci beaucoup. Ale z drugiej strony retro jest modne. Przecież najlepsze jest to, co się sprzeda. A mogę wcisnąć frajerom śmieci, które przed chwilą wyrzucili. Larry, dzięki twojej pomocy to może się udać. Dzięki temu pomysłowi wystrachnę Klona na dudka. E viva l'arte! Ale nie, poczekaj. To się nie uda. Jesteśmy na środku oceanu. Nie mam materiału. Mogłabym zamówić tutaj helikopter, ale nie miałby gdzie wylądować. Moje krawcowe... Ale wiemy, gdzie jest poliester. Nie no, one są tylko do ostatnich poprawek. Bez materiału w jedną noc niczego nie dokonam. Może na przyszły sezon, o ile dożyję. Spoko, spoko. Powiedz mi, czy jest jakaś szansa, żebyś podarowała mi darmowy bilet wstępu na twój pokaz? Nie, nie. To pokaz specjalnie dla prasy. Nie znieślibyśmy obecności przeciętnych ludzi. Dzięki. No więc, jak tutaj będzie pokaz mody, to będą też i modelki. Dobrze myślę? Oui, oui, ale po co mi one? Nie mam dla nich żadnych ciuchów. Le fuck. Nie szkodzi. Hej, bez ciuchów. To byłby dopiero show. O tak. Założę się, że praca modelki to najciekawsza rzecz na świecie. Ubaw popachy. Tak naprawdę to strasznie śmierdząca sprawa, Larry. Wieczny wyścig szczurów, a dokładniej szczurzyc. Dlatego jestem już projektantką, a nie modelką. Trzeba jej przyznać, że nogi to ma niezła. No i co taka ładna dziewczyna robi w takim miejscu jak to? Zarabiam na życie. A jak myślisz, że to bach dla samotnych? Skąd jesteś? Z Paris. Słyszałem, że tam leżą w zaspach pijane białe niedźwiedzie. Naprawdę? Śniegu. Nieważne. Tak, zdecydowanie, nieważne. Hej, przecież ty mogłabyś mi pomóc z tym konkursem. Jedną z kategorii jest najlepiej ubrany facet. Masz jakiś pomysł? Co robić z ciebie bardzo ładnego kawalera? Nie da rady. Jak rozumiem, chodzi o to, że lepiej już być nie może. Tak. No to będę leciał, cześć. Au revoir. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to góry są ubrane jak coś, co w parę lat... do różowego telefonu. Międzymiastowa ciekocinka. Parę lat temu było coś takiego jak Where is Wally? Czy taka gazetka, tam się coś tam się... Coś tam się z Wally oglądało i zawsze była taka zagadka, był cały obrazek pełen ludzi i trzeba było na tym obrazku znaleźć Wally'ego.
I właśnie w ten sam strój ubrany jest nasz ogurasek. Widzę, co czas zajrzeć do naszej cichej bibliotekarki. Jak widzicie, zmieniła się muzyka. Zmieniło się oświetlenie. Zobaczmy, co się tam dzieje. Przepraszam panią, ale czy nie była pani kiedyś tutejszą bibliotekarką? Wciąż jestem. No więc? Czy to jest encyklopedia w twojej kieszeni, czy po prostu cię? Yeah, baby! O, tak, ale ogólnie cieszymy się, że ją widzimy. Dobra, Wiki. Ale co robisz, żeby się trochę rozerwać? Och, zabieram się za jednego męskiego pasażera statku i tak przechodzę do kolejnego i kolejnego. Niestety, w większości przypadków mam do czynienia z tym samym facetem trzeci, a nawet czwarty raz. Tak. Czerwone oświetlenie to trochę oklepany motyw, nie uważasz? Uważam. Kalendarz też zmieniła. O nie! Gra w poprzednią część naszej gry. Taki mały easter egg. Czy ty nie nosiłaś kiedyś okularów? Tak, ale faceci są tak napaleni, że szkłami parują. Ale wiesz, Larry, z okularów wyglądasz całkiem, całkiem. A najlepiej wyglądam w ciemności. No cóż, przynajmniej wie co i jak. Dobry Boże, nie wiedziałem, że te książki są legalne. Ach, te! To nic. Szkoda, że nie widziałeś mojej prywatnej kolekcji w kabinie. Chętnie rzucę okiem, a na pewno przyjdę. Założę się, że praca na tym statku to najlepsze pod słońcem wakacje. Uwielbiasz to, prawda? Tak, jest fajnie. Ciężko mi się skupić na jej twarzy. Jeśli jako fajny uznasz fakt, że każdego dnia musisz przelecieć tych samych facetów co wczoraj i przedwczoraj. No tak, no ale zabawa, nocne życie, ciągłe imprezowanie. Nie dla mnie. To bardziej jak praca biurowa. Jakoś tak dzisiaj duszno. Na deszcz się zbiera. Lubię jesienny deszcz. Larry, nadszedł czas na praktyczne sprawdzenie rzeczy, które wyczytałam w książkach. No tak, oczywiście, rozumiem. Sprawdzaj! Tak, Larry! Nie, zdany, jazda! Tak! Ojej! Myślałam, że mogę mieć satysfakcję z pracy urzędniczej. O, Larry! O! O, no i co ja teraz zrobię, Wiki? To zostało jeszcze coś do zrobienia? No chodzi mi o moje ciuchy. Jak mam niby wrócić do kabiny nago? Och, nie obawiaj się, Lar. Mogę ci pożyczyć jakąś koszulkę. Dobra, widzę już moją kabinę. Na pewno nikt mnie nie przyluka. Jedna z najlepszych rzeczy w grze. Wy cholerni hipisi! Powinniście się wstydzić! Tak... Uwaga! Al zdobył wysokie czwarte miejsce w konkursie karaoke. Wcale nie traktujemy cię protekcjonalnie, Al. Zajdziemy jeszcze raz do Wiki. Wróciłem! To fakt. Może pozwolić, żebym poszeptał ci trochę do uszka, co? Faceci. Wszyscy tacy sami. Nie musisz mnie podrywać, wystarczy spytać. Hej, Laleczko, jesteś najlepsza. Tak? To miłe, naprawdę. Kiedy wyszedłeś, poczytałam trochę o seksie i jestem teraz najbardziej doświadczoną kobietą na całym statku. Oj tak? A czy mogłabyś to jakoś udowodnić? Tak, chciałbyś. Ale nie będę tego udowadniać z tobą, robaczku.
Już mnie nie podniecasz. No, za to inny sposób. Musi być jakiś sposób na udowodnienie, że to ty jesteś najbardziej kompetentną osobą na tym statku w sprawach seksu. Ach tak? Jaki? Ciekawe, czy podołałabyś staremu, dobremu mistrzowi miłości 2000. Świetny pomysł, ale nic z tego. Jestem tu zatrudniona, a pracownicy nie mają możliwości uczestniczenia w pucharze zdobywców, pani kapitan. Ale ja mam kartę. Mogłabyś użyć mojej. No, sama nie wiem. Brakuje nam pewności siebie, co? No, to poczekaj. Pamiętacie nasz wynik całe? 2 punkty. No dobra, dawaj. Proszę wyjść. Przekonamy się, kto tu jest prawdziwym sekspertem. No i... przebij to. No nie dałbym rady. Wygrałaś. A może udzieliłabyś kilku prywatnych lekcji? Żebym się trochę podciągnął? Jasne. Śnij dalej. Wracam do mojej kabiny i do ciekawej lektury. Podciągaj się na drążku. Hej, poczekaj, jeszcze nie zdjąłem nawet moich ciuchów. Larry Laffer, twój wynik to 1000 punktów. Wow, świetny wynik. Laffer, wpadnij do mojego biura, dobra? Kończę o północy. Wprawdzie nie pobiłeś Wiktorii, ale możemy to zignorować. Jesteś rekordzistą w Mistrzu Miłości 2000. Jestem. To tu musisz wsadzić. To znaczy wsunąć kartę punktacyjną. Dobra. Skoczmy sobie na basen do gości. Zobaczmy, czy ona ma nam coś nowego do powiedzenia. Uwaga. Larry Laffer opanował perfekcję na pewno nie w tych spodniach seksualne, uzyskując rekordowy wynik 1000 punktów. Jesteś geniuszem, Larry. Co za faza. A no. Witaj, Gosiu. Ciężko pracujesz? To dość zabawne, kiedy pyta cię o to facet ze słoniem na... nie mamy na razie nowych opcji dialogowych z Gosią. Coś trzeba było zrobić, Boże, żebym sobie przypomniała co, ale spoko sobie przypomnę. Natomiast co my tu mamy ciekawego do... Właśnie. Skoczmy sobie do kuchni. Co nam ten Larry tutaj zdziałał? Jest co to jest? Małe, czerwone i puka w szybkę? Dziecko zamknięte w piekarniku. Kurwa, jak tu nie kochać tej gry? Come on! Mistrzostwo Najwyraźniej świata. Najwyraźniej posypały się tutaj głowy. Nie powinno się trzymać takich rzeczy na widoku. Ryba psuje się od głowy. Skąd wiesz? To takie szczególiki. Kolczyk w nosie, zarost, ponure spojrzenie. To może wywalę rybę, a zatrzymam sobie gazetę. Dobry pomysł. Niestety, to nie jest przenośna wersja Cybersera, ale pech. No. To Cyberser 2000. Wrzuć wszystkie składniki i najlepiej gdzieś się schowaj. Co my tutaj jeszcze możemy sobie w kuchni popatrzeć? Weźmy sobie kociołek. Poproszę o sól, Lawrence. To miało być śmieszne. O,
A ty to możesz ciągle próbować być zabawny. Widzicie, że tu wisi pudelnia? Nie, tylko nie Fifi. Zawsze uważałeś, że taki sposób mordowania owadów to barbarzyństwo. Wczorajsza rybna kolacja nabrała jakby nowego znaczenia, prawda? Zerknijmy sobie do naszego inwentarza. Poczekaj. Czytaj. Tutaj znajduje się recepta na bobrzy ser po wenezuelsku. Będziesz potrzebował bobrzego mleka. Oczywiście najlepszym będzie mleko wenezuelskiego bobra. Trochę soli, soku cytrynowego oraz nieco śluzu. A co do szczegółów przygotowania... Hej, a czemu preferujesz akurat Wenezuelę? Słucham? Powiedziałeś, że najlepsze mleko jest z wenezuelskiego bobra. Jakby bobry z innych krajów dawały gorsze mleko. Czemu preferujesz Wenezuelę? Kurczę, dziwny jesteś, Larry. Jakkolwiek na drugiej stronie karty jest tego więcej. To znaczy, że muszę kliknąć jeszcze raz, żeby dowiedzieć się, co napisali po drugiej stronie? Sam się kliknij. Tu mamy receptę na bobrzy ser po wenezuelsku i przekąskę z kumkwata. Składniki to bobrzy ser po wenezuelsku i pocięty kumkwat. Jak rozumiem, nie chcesz usłyszeć nic więcej. Zgadłem? Dobra. Na razie sobie stąd wejdźmy. Myślę, że sobie jeszcze dzisiaj odwalimy rozmowę z rzeźnikiem. Koshimazaki piastuje zaszczytne stanowisko szefa kelnerów na HGW Babylon. Co porozmawiajmy podaje? Z nim. Mamy świnie 2000. Doskonała. Ty lubisz podać? Świnia? No, może być. Brzmi nieźle. Jak się nazywać ten koleś z brodą? A, już wiem. Jezusie i Trójco Jedyna. Głuchy jesteś? To nie jest zwykła świnia. To świnia 2000. Dziękuję. Słyszałem za pierwszym razem. Poproszę jedną porcję. Podajesz, szefunciu. Nie narzekamy później, dobra? Daj nam sporka. Chryste, co to takiego? No to ci kurna usiłuje wyłożyć, że to świnia 2000. O rany, pewnie kupili w Niemczech po supercenie na 2 godziny przed upływem terminu ważności. Nieprawda. Prawda, ja już was znam, cholerni handlarze. Wokół tylko sami przedstawiciele czegoś na coś. Trochę pojechałeś? Z problem idź do lekarza. Tutaj dostaniesz świnia 2000. Kurcze, Koshimazaki. Świnia to produkt na miarę roku 2000. Mogę prosić jeszcze? Świnia 2000 smaczna i zdrowa. Zdecydowana. Niestety musimy to odbębnić. Się zastanawiam, czy mam wszystko, co mi będzie potrzebne, żeby... No, zobaczymy. Tylko nie zjeść więcej naraz, niż pisać na pudełku. Wiesz, te ostrzeżenia nie są bez sensu. Ale w ogóle zabrał to pudełko. Skąd mam... To jest zapisane na pudełku! O nie! Już nie ma świni 2000. Muszę przynieść więcej. Nie ruszaj nic. No. Idź. Skoro Koshima... Wyłączyć lampę? Dobra, ale poczekaj wpierw, aż wystygnie. Au, parzy. W pewien masochistyczny sposób przyznaj, że ci się podobało. Tak. Uwaga. Zrobię jeszcze coś, co... Konkurs na przechodzenie się pół nago po najbardziej zatłoczonych miejscach w statku. Brawo, Bożenko. Uwielbiam sos fasolowy. To, że możesz zjeść tyle, na ile masz ochotę, nie oznacza, że musisz od razu robić sobie krzywdę. Dlaczego nie?
No, no, zaskoczony jestem. Tak, głębia gier. Dobra, słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was na kolejny już w piątunio, a na ten moment komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kino, trzymajcie się i cześć!